Witam wszystkich, wilgotny głupik z tej strony. Dzisiaj spotykamy się, jak widzicie, przed akwarium, które mam u dziadków w domu, czyli głupiki, endlerki, krzyżówki endlerka z pawim oczkiem. Troszkę najedzone, jak widzicie, dostały właśnie przed chwilą jeść. Tutaj na mchu jeszcze leży trochę jedzenia, widać płatki jajecznego pokarmu Tropicala Owowitu, połączonego z ichtiowitem Tropicala, dostały wieloskładnikowy, no i troszkę pojadły, widzicie, no i takie tutaj sobie żyją. O, standardowy Blue Japan sam jest teraz w kadrze, a drugi, który gdzieś tutaj też jest, drugi samiec Gupika, akurat nie gdzieś się wymył z kadru, ale też jest tutaj. I on jest krzyżówką Endlera z pawim oczkiem. No, z roślinności to mamy jakieś takie drzewko. Ma taką, widzicie, dosyć długą, dużą łodygę. I ładnie się tak rozgałęzia. Jak ktoś zna nazwę tego drzewka, to bardzo proszę, no bo napiszcie, bo ja nie znam. A chciałbym znać, bo mi się bardzo podoba. I druga roślina tam z tyłu, o, widzicie, mowa o tej tam. O, tak, to też możecie napisać, jak to się nazywa. Może zbliżę na te liście. O, o te liście mi chodzi, te. Oto i to drzewko, jak się nazywa, to. Będę bardzo wdzięczny, jak mi napiszecie. No i z roślinności to tyle. Tu mamy jeszcze mech jawański. Jawański, bardzo dużo go jest. Całość zbiornika, no to tak się prezentuje. O, jest ta krzyżóweczka. To jest ta krzyżówka Endlera z pawim oczkiem. Czyli ten, o, widzicie. Standardowy Endler Blue Japan to jest. O, ten u góry tam widzicie samiec z takim pomarańczowym grzbietem. A ten tutaj to też jest taki niby Blue Japan, ale nie do końca, no bo widzicie, jednak troszkę się różnią te dwa samce wielkością. To jest jakaś taka hybryda, coś takiego. No też bardzo ładny jest. I też już chwilę tu u mnie żyje, płodne są, widzicie, rozmnażają się tutaj. No niestety ostatnio jakiś samica albino Gupika, która była młodą samiczką albino, cała biała z takim czerwonym ogonkiem. Co dzisiaj się stało? Powyginał się jej kręgosłup i taka dziwnie gruba się zrobiła, jakiś, nie wiem, wada kręgosłupa albo coś, no i się męczyła ta ryba, więc stwierdziłem, że najlepszym sposobem będzie eutanazja, bo było widać po niej po prostu, że cierpiała. No ale reszta, widzicie, reszta ma się świetnie. O, tu jakiś nowy samczyk się robi, o, widzicie. Te moje wszystkie na żarty, bo dopiero jadły. Ale też ich nie przekarmiam, tak? Ale no, one tak łapczywie łapią jedzenie, że się nie dziwię, że im brzuchy wybuli, no bo jednak łapczywie łapią. To jedzenie, tak wiecie, jak to głupiki, jak żyworódki się potrafią na jedzenie rzucać. No i tak to wygląda. Akwarium samo w sobie funkcjonuje już z 5, może 6 miesięcy. Gdzieś przed świętami Bożego Narodzenia w 2019 roku je tutaj przywiozłem do dziadków i od tego czasu sobie to tutaj funkcjonuje. Nie dokupuję żadnych gupików sklepowych. Wszystko tutaj, co pływa, to jest moje, z mojego chowu. No i nie mam też problemów z chorobami, jak wiecie, dla gupików zawsze po podmiance cotygodniowej, maksymalnie co dwutygodniowej, ale raczej robię w większości przypadków co tydzień, ze względu na to, że no, akwarium nie jest za duże, więc tutaj te podmianki się przydadzą częściej robić. Zajrzał zawsze solę wodę dla gupików, dla żyworódek ogólnie, no bo gupiki i żyworódki ogólnie lubią trochę soli, więc nie ma problemu. Gdzie niegdzie możemy zobaczyć, o, ja na przykład widać takie maluszki, o, niedawno też samiczka urodziła. Taki dość ciekawy przypadek ostatnio miałem z gupikami, właśnie, że samica urodziła. Widziałem, że urodziła na moich oczach, tylko nie widziałem, która, ale no stricte to były młode idealnie po urodzeniu. I były brzuchami do siebie sklejone, tak? I jedna z rybek dorosła, taka prawie podrastająca. O, ten sam jest tutaj. O, schował się akurat. O, widać tam ogon. To on chycił jednego tego młodego. I co zrobił? I tego jednego młodego w ten sposób załatwił, że została głowa, a resztę zjadł. I po prostu do tego drugiego, którego nie chwycił, jest przyklejona głowa tego
od którego ten samiec zjadł ogon. Także bardzo, bardzo ciekawie to wyglądało, jak to było. No ale ten drugi młody, który nie był chycony, żyje i on tu dziś do dzisiaj, pewnie gdzieś tam w mchu jawajskim tam siedzi dołem. I on tam do dzisiaj żyje, tylko po prostu ma na brzuchu przyklejoną głowę tego brata, któremu ogon został zabrany przez tego samca. No i widzicie, żadnej chemii na rybki nie leje, nie daje. No i rybki się trzymają tak. O, tu jakiś znowu młody przyszedł w kadr. O, widać. Jest tutaj, o. Także jest tutaj maluszek. No i tak to wygląda. Tak to wygląda, roślinność żyje, jak widać. Bardzo ładnie wszystko pływa. Akurat teraz może nie są najbardziej pobudzone, bo one głównie latają i tak szaleją przy niczym, jak chcą jeść, a że dopiero dostały, no to no teraz już stwierdziły, że teraz się im pływać nie opłaca, bo są najedzone i raczej sobie tak troszkę spowolniły tempo pływania. No ale nic się nie dzieje, ja tak jak mówię, rybek nie przekarmiam, bo nie mam potrzeby. Troszkę czasem można dać więcej, ale to naprawdę czasem, nieregularnie, ryb się nie przekarmia, no bo nie mam potrzeby trochę dać, 2-3, maksymalnie 4 minuty karma powinna być zjedzona, wtedy jest dla rybek bardzo, bardzo dobrze i wszystko jest w porządku. Widzicie od boku ujęcie. No, źródlalność wody jest chyba dosyć wysoka, jak widać. Nie ma się chyba to czepiać, że jest brudna woda, bo jest, widzicie, o, tu mi się tutaj takie roślinki, tu mi się młoda jakaś szczepka puściła, ja ją tu kiedyś posadziłem. To jest szczepka od tych liści stamtąd, tam. No i mam nadzieję, że to też tutaj będzie rosło, tam. To jest lampka, która tu pracuje, żeby to oświetlić, to akwarium. No tam u góry mam podbiera, no wiadomo, czasem coś trzeba wyłowić, przełowić, jakieś liście obumarłe wybrać, czy jakąś rybkę wyłowić, która by gdzieś tam była bardzo jakaś tam stara, czy chora, czy coś, no to podbiera się zawsze przyda. 26 stopni na grzałce, zapytacie mnie, gdzie grzałka, więc grzałka została całkowicie przez mech pochłonięta i nie widać, ale ta grzałka tam jest. Filterek, no to jak widzicie, działa 24 godziny na dobę, grzałka też tyle samo na dobę, iż przez 7 dni w tygodniu pracuje cały czas, także wszystko naprawdę tutaj u tych głupików wydaje się być ok, nie ma problemu, czasem dostaną karmę witaminu tropikala, no i dalej sobie tutaj ciągną to życie, widzicie, rozmnażają się, żyją, ładne samiczki mi się porobiły, o tej na przykład nie miałem, tej z żółtym ogonem, o. Ona się u mnie urodziła, nie miałem takiej, a to znikąd mi się taka wzięła. Materiału genetycznego też bardzo na tego samca, właśnie hybrydę, też za bardzo nie miałem, a też się jakoś tak sam z siebie wziął, z jakichś tam krzyżówek. No i bardzo fajnie, no bo widzicie, jest kawał ładnego samca, tak? I bardzo się cieszę, że jest. A ślimaki, rozdętki, no to chyba w każdej roślinności są. I jeszcze coś wam jeszcze pokażę. No a tutaj mamy zakupy moje ostatnie, kupiłem sobie specyfik, który w razie chorób zawsze mi pomaga, ale nie daję go często, karmę dla mojej nimfy Luny kupiłem, przeważnie dostawała karmę firmy Daco Art, teraz kupiłem Nestor z jakimiś tam orzechami, witaminami, owocami, oczywiście też dawkuję Lunie karmę stricte z owoców i warzyw, ale taką też kupiłem, firmy Nestor, no sól, bo mi się skończyła. No i żwirki, żwirek, taki nie żwirek, tylko taki piasek, bo przymierzam się do założenia krewetkarium, no zobaczymy, co z tych planów wyjdzie. Chciałbym może mieć krewety, jakieś red cherry albo coś. No pokażę wam jeszcze taki mech, który kupiłem do tego krewetkarium, które być może powstanie. Kiedy jeszcze, to nie wiem, ale no, chciałbym może spróbować z krewetami, więc wam pokażę ten mech. Tutaj mam mech, jak widać, w kuli, nie ma tu żadnych żywych zwierząt, no bo jak wiecie, w kuli nie warto, żeby były żywe zwierzęta. No i tutaj mamy mech, przyszedł do mnie w tym kubeczku, ale żeby się mi bardzo nie pogiął, no to go włożyłem tutaj, więc on tutaj sobie przeczeka. Ja przygotuję akwarium, no jak będę wszystko robił, to go oczywiście wezmę i będę robił to krewetkarium i będzie fajnie, ale jeszcze muszę kilka rzeczy do tej krewetkowni dokupić. Ale kiedy to dokupię i jak to będzie, to nie wiem, bo tutaj się w mojej okolice koronawirus przypałętał. Także słuchajcie, na tyle by było w tym filmie. Planuję, żeby dzisiaj nagrać drugi jeszcze film. Także do usłyszenia, na tyle w tym materiale. Cześć.